Jak sądzisz, czy przełaje mają rację bytu na Igrzyskach Olimpijskich? Zimowych. Mogą być letnich, mogą być zimowych, mogą być śródzimowych, jakichkolwiek. Czy użycie przez ciebie słowa byt było zabiegiem specjalnie użytym? Czy z takim specjalnym, czy przypadkiem, że taka konotacja? Nie, rozumiem, że nie. Czy widzę przełaje? Tak naprawdę, jakbym miał odpowiedzieć tak poprawnie według swojego mniemania, to bym powiedział, że nie widzę przełaje, widzę bardziej dobrze skrojone medialnie biegi trailowe. Taki może miks przełaje i biegów trailowych, czyli żeby było mocniej pod górę, żeby nie było zbyt długo, żeby to nie był bieg ultra, no i żeby się działo. Bo musi być medialnie, jak nie będzie medialnie, to nikt tego nie będzie niestety oglądał. Okej, bo w dzisiejszym odcinku będzie o przełajach, będzie o Kacprze Lewalskim, także lecimy. Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem weź głęboki oddech i zluzuj pasek w spodniach. Pewnie jak się spodziewacie, będziemy mówić dzisiaj w większości o biegach przełajowych, ale przed biegami przełajowymi zadzwonimy do Kacpra Lewalskiego, bo jest na obozie w Wałczu, zobaczymy co u niego słychać, jak się czuje i po prostu pogadamy sobie z nim. Zawodnik MKS Trousseau Elbląg, uczeń 4 liceum ogólnokształcącego w Elbląg. Dzwonimy. Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj naszym gościem nasze zaproszenie przyjął 6. zawodnik Mistrzostw Świata, 2. zawodnik Mistrzostw Europy, Kacper Lewalski. Kacper, bardzo się cieszymy, że z nami jesteś. Opowiadaj, dziękuję, gdzie jesteś, co robisz. Aktualnie przebywam na zgrupowaniu kadry narodowej w Wałczu. No i co? No co mogę robić? No trenuję, przygotowuję się do sezonu halowego. No i tak to właśnie wygląda. Mówisz dobrze. O sezonu halowego, to ja jeszcze jak wejdę w słowo, powiem tylko jedno pytanko. Jaka jest twoja ulubiona hala w Polsce? W Toruniu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, dobra odpowiedź. Mateusz jest z Torunia. Niestety Mistrzostwa Polski są w Rzeszowie. To z Elbląga, powiem ci, będzie kawałek jechania. No, trochę będzie. Chociaż nie wiem, czy czasem nie pojadę od razu ze zgrupowania zespołu, więc będę miał bliżej. Trochę tak. O. No, jestem ciekaw, jak ta hala nowa się sprawdzi. Natomiast Kacper, ja nie będę wyrzucał swoich pytań, bo mamy parę pytań od osób z mediów społecznościowych. Między innymi dzisiaj biegałeś rozbieganie, ale ogólnie Kornelia Lesiewicz, nick na Instagramie Tylko Biegam, zapytała, czy wolisz ciągły, czy zabawę i czy wolisz 400, czy 800? Wolę 800. Na pewno 800. I czy wolę ciągły, czy zabawę, tak? Zabawę biegową. Nie lubię jakichś dłuższych odcinków. Nie, to nie dla mnie. Jestem typem 200 metrów, 300 metrów pobiegamy i do domu. Okej, dobra. Igor Grabski też pytał taką kwestię treningową, ile wynosi twój kilometraż teraz aktualnie? Ile aktualnie? Plus minus biegasz w tygodniu? Mhm. Ciężko powiedzieć, bo to też zależy od okresu. Myślę, że w domu to jest 60-70 kilometrów tygodniowo, bo niedzielę zawsze mam wolną. Niedziela to jest taki dla mnie dzień wolny, tak. I uczysz się do matury wtedy? Obijam się. To się i tak wytnie. Mati, masz coś? Tak, dzisiaj, tak jak Szymek wspomniał, robiłeś wybieganie. Zauważyłem, że to wybieganie zrobiłeś 4,18 na każdy wykonywany kilometr. Czy było to wybieganie spokojne, czy już takie podchodzące być może pod drugi zakres. Jakim tempem dla Kacpra Lewalskiego jest tempo 4,17 na 14 kilometrów wybiegania? Nie, no to akurat było luźne, bo już zbudowałem sobie taką bazę i jestem już przygotowany, więc to tak naprawdę luźno wygląda i się fajnie czułem. Tętno z paska też bardzo fajne, więc wszystko dobrze wygląda. Konkrety, interesują konkrety. Jakie tam konkrety? Tak jest. Nie, no luźno. No. Rozbiegania, no to tak biegam od 4 na przykład 15 do 4,30. Zależy jak się czuję, zależy po jakim treningu i zależy w jakim okresie.
Dobra. I nie robiłeś tego na rowerze? Nie, na rowerze. Dobra. To był trening biegowy. To ja jeszcze, Szymek, pozwolę sobie z drugim pytankiem, dosłownie. Dawaj. Właśnie mówimy o treningu. Jak z siłownią ciebie? Bo z Krzysztofem rozmawialiśmy, że z siłownią jest tak trochę, powiedzmy, na bakier, że ten kilogramarz, nazwijmy kolokwialnie, nie jest zbyt wielki. Jak jest u ciebie z kilogramarzem na siłowni? Jak u mnie wygląda z siłownią? No, siłownię ogólnie nie robiłem wcześniej. Dopiero tak naprawdę zacząłem się bawić z siłownią tak naprawdę od tego roku. No i są to, no jest to gryf na przykład, jest to max 30 kg. No nie robię dużo tej siłowni, no tak naprawdę bardziej na przykład w tym przygotowanie pod ten sezon halowy i letni, no to były takie przygotowania bardziej motoryczne, typu rzeczy, jakieś TRX-y, jakieś różne wzmacnianie siłki biegowej niż siłownia. Dziękuję serdecznie. Mateusz pytał o tutaj, że pojawił się telefon od fanki. No i Julciks zapytała właśnie a propos fanki o to, czy masz dziewczynę i gdzie się widzisz za 5 lat. Nie mam dziewczyny, a gdzie się widzę za 5 lat? Ciężkie pytanie, bo... Z dziewczyną. Z dziewczyną, o, może i dziewczyna. Nie, no szczerze nie wiem tak dokładnie, za 5 lat. Na pewno będę studiował, myślę, że. Taki jest cel. No i będę dalej trenował, mam nadzieję, jak mi zdrowie pozwoli. Będę zapewne trenował. To myślę. Bo robię to, co kocham. A powiedz mi, bo my w części Ultra rozmawialiśmy o tym, że ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku w Paryżu będzie na łódce. Będzie to taka zupełnie inna celebracja otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Czy widzisz się na takiej łódce polskiej reprezentacji w 2024 roku na Sekwanie w Paryżu? Taki jest cel ogólnie. No chciałbym pojechać na Igrzyska Olimpijskie. No, myślę, że to jest marzenie wielu sportowców, jak nie każdego. I to jest taka główna impreza, nie? Do której się każdy sportowiec przygotowuje, więc myślę, że chciałbym i po to trenuję. Bardzo dobrze. Dobrze. No to jak już trenujesz, jak ciężko trenujesz, czasem lżej, czasem ciężej, na siłowni lżej, na bieganiu ciężej, bo przecież na przykład sprawdzian na 600 w zeszłym roku minuta 17. Oj, już nie pamiętam. Już chyba tyle się działo chyba w tym sezonie, że ciężko. Tak. A jeśli miałbyś powiedzieć o swoim najcięższym treningu, i tu nie chodzi o prędkości, bo o to pyta Wojtas z Instagrama, i tu nie chodzi o prędkości, tylko raczej po prostu jakbyś miał konkretnie powiedzieć, nie wiem, na przykład 500, 400, 300 razy 2, 400, 200, 400, jakiś taki, wiesz, twój standardowy najcięższy trening, że jak trener Nagi mówi, że będzie taki trening, to wiesz, że będzie bolało. No chyba taki jeden z cięższych treningów to 600, 500, 400, 300, 200. To taki był dla mnie ciężki. Pamiętam, że trening to taka drabinka. To dosyć był ciężki. No i jakieś typu trzecie zakresy dosyć mi się ciężko biegało. No tak jak mówiłem, że jednak wolę 200 pobiegać, 300 i się lepiej na tym czuję, niż na przykład mam, nie wiem, biegać trójki, nie? W trzecim zakresie. Dla mnie to jest, ojejku, masakra. Boli. Tak. Czyli typowy szybkościowiec. Mati? No to tak, ja mam jeszcze dwa pytanka. Dzisiaj dotarłem do twojego wywiadu z Michałem Chmielewskim, którego serdecznie pozdrawiam, dla TVP Sport, w którym powiedziałeś, odpowiadając na sam pytanie o Krzysztofa, uciekł mi poziomiam, chociaż nie tak, że nigdy z nim nie wygrywałem. Zdarzało się, że z nim wygrywałem. Mówimy o czymś wstecz. Michał, dowiedział się od ciebie, że tak się zdarzało. Pytanie brzmi, sezon 2022, Mistrzostwa Polski, być może juniorów, Mistrzostwa Świata w Kolumbii, finał Mistrzostw Świata, przybiegasz przed Krzysztofem czy za Krzysztofem? Jasna deklaracja, w tą czy we w tą. Nie, no oczywiście, że chciałbym przed, no. Jak każdy chciałby wygrywać. Kiedyś pamiętam, że no tak naprawdę my się z Krzyśkiem ścigamy od młodzika.
I to już długo trwa, bo ja jeździłem na Ligę Młodzików do województwa pomorskiego, bo tam było z kim biegać. Mhm. Lepsza obsada, to zawsze lepsza życiówka mogła wpaść. Więc się ścigaliśmy kiedyś właśnie już za młodzika. No i tak ta rywalizacja nasza na bieżni fajnie trwa, nie? No bo dzięki Krzyśkowi tak naprawdę pnę też się w górę, nie? Bo mam motywację. Tak jak on zapewne ma motywację, że ktoś tam go goni, nie? I to tak całkiem skutecznie. Dobrze. Tak, też Dziabak właśnie pytał o to, czy prześcigniesz Krzyśka, no to już wiemy, że prześcigniesz. Jedna prośba. Na przyszłość, jak będziemy te pytania zadawali, my musimy powiedzieć, żeby ludzie pisali swoje imię na nazwisko, bo tam się trafią takie specyficzne Czemu? Czemu śmiesznie? No ktoś ma zdjęcia samego Dziobaka na Instagramie, nie wiemy kto to jest, ale to jest, Dziobak, ale jest naszym Dziabak? Wiernym fanem. Dziabak. To pozdrawiamy. Może to Krzysiek, tylko z innego konta. tak może być. Tak może być, ale Kacper, ja jeszcze nawiązując do tego, do tej twojej rywalizacji, teraz już wiemy, że zdrowej rywalizacji, bo Krzysiu nam o tym powiedział. Tak, my się śmieliśmy z tego. Że przypominacie mi przynajmniej trochę Marcina i Adama, którzy również ze sobą rywalizowali od najmłodszych lat. Oni nie rywalizowali ze sobą w kategoriach juniora, bo Marcin był trochę starszy. Natomiast wy rywalizujecie między sobą i mam wrażenie, że jak jest się z kim ścigać, to też ta współpraca zupełnie inaczej się rozkłada i na arenie już tutaj krajowej, na Mistrzostwach Polski macie dość wysoki poziom i możecie rywalizować na jak najwyższym poziomie i później jedziecie na Mistrzostwa Europy i tak naprawdę wiecie, z kim się będziecie ścigać, bo potraficie podobnie rozegrać bieg, czy to będzie finisz dłuższy, tak jak u Krzyśka, czy to będzie finisz na kratach, tak jak u ciebie na Mistrzostwach Europy, to widać, że ta rywalizacja wam tylko pomaga i przez to, że współpracujecie również na obozach, że się lubicie, to też macie taką osobę, która rozumie was, która rozumie wasz ból i taką waszą taką presję, która będzie coraz większa, która będzie coraz bardziej na was nakładana. Myślę, że dacie sobie radę z tą presją. I za to trzymam kciuki. Bo jeszcze mam pytanie od Olka Wiącka. Olek Wiącek pytał, czy lubisz pomarańcze. Olek dzisiaj mówił właśnie, czy wczoraj nawet mi mówił, że zadał mi pytanie. Lubię pomarańcze, a pytanie zapewne chodzi o piosenkę, ona lubi pomarańcze. Bo my teraz właśnie z Olkiem zaczęliśmy słuchać Disco Polo na obozie i teraz właśnie będziemy... Straszne rzeczy. Będziemy zespół może robić. A powiedz mi, kto jest twoim ulubionym wokalistą w takim razie Disco Polo i ulubiona Disco piosenka Polo, właśnie Zenek i piosenka właśnie z pomarańczami, czy jakieś jeszcze może jakiś inny szlagier, który chciałby się uchwalić? Przekarny ląd. Nie znam. Szymek znasz? Nie znam? Nie, Disco Polo. Musisz nam podesłać, albo Damian wrzuci tutaj, odpali kawałek, ulubiony kawałek Kacpra Lewalskiego, który motywuje go do treningu i do przekraczania swoich kolejnych barier. Matic? Mam jeszcze Matic, dosłownie coś jeszcze? Ostatnie pytanko. Jak wam się żyje, na zasadzie jak się tobie żyje z tym, że jesteś chłopakiem z plakatu obecnie? Jesteś twarzą marki New Balance i no ja akurat widziałem... Nie widziałem cię widziałem cię na żywo na hali, chociaż był w zeszłym roku, a no, widziałem cię na tym plakacie. No i jak się żyje z poczuciem, że jesteś się chłopakiem z plakatu? Niedługo będziesz miał boys band, Disco Polo, więc to jest pewnie też konsekwencja, że będziesz znany. No ale na razie jako New Balance, jakie to jest uczucie? Fajna sprawa, no fajne uczucie i tak naprawdę z taką inicjatywą wyszedł do nas New Balance, że właśnie, że mogliśmy zostać tak naprawdę na plakacie. Więc super, no ja się cieszę bardzo i to było coś dla nas takie nowego. Coś było dla nas to nowego, bo jednak nie mieliśmy sesji i na sesji się śmialiśmy, że my tylko umiemy biegać, że no nie umiemy pozować, nie? Takie drewno byli. Ale wyszło dobrze. Nie, no wyszło dobrze, myślę, że... Ale to zostawimy fankom, niech ocenią. Poprosimy w komentarzach informacje, czy chłopaki wypadli, bo tam powiedzmy, że jesteś ty, jest Krzysiu Różyński i Patryk Grzegorzewicz. Tak. Więc ocencie, który z nich najlepszy i dlaczego to jest Kacper. Dobra. Ja myślę, że pytań nie mam. Ja również nie mam więcej pytań, Kacper, nie będziemy ci zajmować więcej czasu, drugiego treningu nie masz. Więc tak. Odpoczywaj, trochę zajrzyj do książki od biologii, bo jak rozmawialiśmy wcześniej,
matura z biologii jest dość trudna. A jak masz przyjść na studia do Poznania albo do innego miasta, to musisz się dobrze uczyć. Dobra. Jakbyś poszło się zdemotować, jak ciężka jest matura z biologii, to napisz, ja ci podpowiem, to jest dramat. No, jest ciężka, jest bardzo ciężka, naprawdę. Dobrze. Kacper, w takim razie dziękujemy ci bardzo, że znalazłeś dla nas czas. Wszystkiego dobrego, dobrego popołudnia. Pozdrowienia dla Michała Zielenia i posprzątajcie trochę w pokoju. Dobra, dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć. To był Kacper Lewalski. Jak widzicie, Kacper jest pozytywnym gościem, chłopakiem jeszcze można powiedzieć. Zarówno wolnym Krzysiek, jak wolnym chłopakiem, tak? Julcik, drogie dziewczyny, drogie panie. Za 5 lat Kacper by chciał mieć dziewczynę jako zabawy biegowe. Angażujemy się w ten projekt. Znajdźmy dziewczynę dla Kacpra. Kandydatury można wysyłać do nas. Albo bezpośrednio do Kacpra, także zachęcamy. Natomiast ja chciałem mówić o przełajach, o Mistrzostwach Europy w przełajach. Były Mistrzostwa Polski, teraz odbyły się Mistrzostwa Europy. Oglądałeś, Mati? Tak, oglądaliśmy. Miałem ogromną przyjemność oglądania Mistrzostw Europy w przełajach z moim wieloletnim kolegą Łukaszem Panfilem. Częściowo oglądaliśmy to w formie wideo na streamie, częściowo w formie wyników na European Athletics. Generalnie byliśmy na bieżąco. Tak, na początek poszli do gara, że tak powiem, chłopacy. Tak naprawdę bardzo mocny bieg w wykonaniu dwóch Duńczyków. Axel Wang Christiansen wygrywa bieg z dużą przewagą, 16-latek, bardzo młody, bardzo dobrze zapowiadający się zawodnik. Dalej za nim Dalir Rabi, czyli Norweg, który rozdziela dwóch Duńczyków, i trzeci nieoczekiwanie w Joel Ribler Lileso, również bardzo utalentowany zawodnik, który świętował sukces, czyli złoty medal na Mistrzostwach Europy w Tallinie juniorów. No, powiem ci, że bardzo duże wrażenie na mnie zrobili ci Duńczycy. Zresztą ogólnie Skandynawia bardzo dobrze wypadła na biegach przełajowych, nie tylko w kategoriach juniorskich, ale również seniorskich, młodzieżowych, ale o tym zaraz. Natomiast to jest ciekawe, nie? Bo ja wejdę w słowo dosłownie na sekundkę, że jak mówisz o Skandynawii, że północ Europy dominuje, ale jakby spojrzeć wiele lat wstecz, to pierwsze skojarzenie z mocnymi biegaczami w terenie to byłyby Finowie tak naprawdę. Tutaj tak, Paavo Nurmi, tak, zdecydowanie. Latający Finowie z fińskich lasów, twórcy zabaw biegowych, fartleków. Także nie, jestem ciekaw. Nie do naszego kanału. Nie. Twórcami naszego kanału jest Szymon Bytniewski, Mateusz Goleniewski i Filmagin. Natomiast jeśli chodzi o to, no może to jest taki powrót do tych tradycji w biegach długich, w biegach średnich, biegach długich, bo przecież w seniorach również Karolin Grovdal wygrywa i to z dużą przewagą. Później, no Jakoba zostawiam sobie na deser, od razu mówię. Wisienka na torcie. Natomiast tak, wisienka na torcie. W juniorkach wygrywa Megan Keith 13:41, która... Tak, ja tylko widziałem komentarz. Końcówka jest fajna, jak ona jest zdumiona tym, jak biegnie po złoto. Tak. To była dla niej duża niespodzianka. Ona też o tym mówiła. Natomiast no, 32 miejsce Julii Koraleskiej, później Julka Ścisłowska, 47 Oliwia Wawrzyniak, 45 Julka Ścisłowska, 75 Olimpia Breza i 88 Natalia Bielak. Pokładałem nadzieję w tej naszej drużynie juniorek, natomiast no widać, że coś nie zagrało. Nie wiem, czy to za duża presja, czy dziewczyny sobie na siebie założyły dużą presję, czy nie przepasowała im pogoda, czy pasowała im jakby trasa, bo trasa też nie była łatwa. To było 1500 metrów na pętli, 1000 albo 1500 metrów na pętli. Trasa błotnista z podbiegiem i zbiegiem, ale myślę, że to taka tradycyjna trasa, której po przełajach można było się spodziewać, bo była na pewno była dużo łatwiejsza niż ta w Lizbonie,
bo ta w Lizbonie to było widać po wynikach i po średnich prędkościach osiąganych przez zawodników. Natomiast no, nie chcę używać za dużych słów, że jestem zawiedziony tym występem, bo po prostu wiemy, jak przełaje są traktowane w Polsce. To nie są docelowe dla nas imprezy, to nie są imprezy, na które my się przygotowujemy przez cały rok. Dlatego rozmawiałem też wczoraj z Krystianem Zalewskim o tym, że jakby przełaje, biegi przełajowe pojawiły się na przykład na zimowych igrzyskach olimpijskich, to może w Polsce pojawiłyby się pojawiliby się trenerzy, którzy by przygotowywali zawodników tylko pod te biegi i może ta tradycja biegania przełajów, mocnego biegania przełajów, bo nie biegania przełajów, które są tylko po to, żeby je przebiec, spowodowałaby również podniesienie poziomu na bieżni, no bo jednak jak ktoś jest mocny na przełaju, to jest mocny na bieżni, a zazwyczaj jedno z drugim się łączy z tym, że musimy pamiętać, że na przełaju biegają wszyscy. Przełaju juniorek biegały 800 metrówki, 1500 metrówki, biegaczki długodystansowa, czyli piątka, dycha, przeszkodówki, więc tak naprawdę ta konkurencja nie rozkłada się tak jak na bieżni, tylko tam biegają wszystkie i ten poziom jest dużo wyższy niż w biegach na bieżni. Natomiast oczekiwania miałem większe, ale nie pokusiłbym się o stwierdzenie, że to jest dramat, że to jest jakby powód, żeby się załamywać, bo po prostu dziewczyny są po ciężkim sezonie, po trudnym sezonie, wiele startów, więc wyszło jak wyszło. Ja się zgodzę. Oczywiście tradycyjnie w internecie zawieszono psy na zawodniczkach. Ja mam takie dwa przemyślenia w tym temacie, bo jedna kwestia to jest szybka podróż do Wielkiej Brytanii. Być może ta podróż i pobyt w Wielkiej Brytanii, być może coś tam się wydarzyło, nie sprzyjało zawodniczkom, ale to raczej jest poboczny i mniej ważny temat. A drugą rzeczą, która mnie ciekawi, jest to, że tak naprawdę nie jest obligo, żeby wysyłać zawodniczki. Jeśli wysyłamy zawodniczki, bo Polski Związek mógłby zrobić dwie rzeczy. Nie wysłać nikogo, wtedy nie byłoby ocenianego negatywnie wyniku, bo nie byłoby zawodników, wtedy by mówiono, taki mamy związek, kładziemy publiczne pieniądze, nic z tego nie ma. Związek wysłał, wydaje się, na ten moment najlepszych zawodników z Mistrzostw Polski plus Alicja Koniecze, która została jakby dodana po ustaleniach z Polskim Związkiem całkiem zasadnie. No i to jest zawsze rozpatrywanie, czy lepiej, żeby nie pojechali i nie powodowali tych emocji, które u internautów są generowane, czy lepiej wysłać szczególnie juniorów, którzy niech zbierają doświadczenie, niech się obiegują. Wiele zawodniczek było na Mistrzostwach Świata w Nairobi, były dziewczyny w Tallinie na Mistrzostwach Europy. No sezon był długi, każdy wie. Czy to był dla nich start docelowy, to tak naprawdę trzeba by pytać indywidualnie każdą zawodniczkę, każdego z zawodników. No ja uważam, że wieszanie psów na 19-letnich zawodnikach, zawodniczkach, to jest to, o czym rozmawialiśmy ostatnio. To niestety nie podbudowuje, raczej deprymuje, a związek do tego, żeby dawać szansę, bo widzą, jakie są reakcje w internecie, a z drugiej strony raczej nie podbija morali zawodników czy zawodniczek. W związku z czym, jeśli taka była decyzja PS dla zawodniczki i zawodnicy, mogę śmiało powiedzieć, dali siebie w 100% możliwości. Taki mamy poziom, tak były przygotowane. Trzeba wierzyć i być dobrej myśli, że sezon halowy, sezon letni w przyszłym roku odda i te wyniki będą lepsze, bo liczy się progres tak naprawdę. Tak, bardzo fajnie, że o tym wspomniałeś, że tak naprawdę Polski Związek wysłał na tą chwilę najmocniejszą reprezentację możliwą. Oprócz Kamila Jastrzębskiego, który zrezygnował ze startu na rzecz maratonu w Walencji. Także ja uważam, że nic więcej... To pytanie, czy on zrezygnował, czy Polski Związek nie pozwoli mu startować? Nie. Po prostu Polski Związek wymagał tego, że on od razu po Mistrzostwach Polski jedzie do Wielkiej Brytanii na zgrupowanie. On powiedział, że on nie chce jechać, bo dla niego celem na najbliższy czas jest maraton w Walencji, poprawienie rekordu życiowego, co mu się udało, czego gratulujemy. Oczywiście. Natomiast uważam, że Polski Związek na tą chwilę wysłał najzdrowszych i dysponowanych zawodników z Mistrzostw Polski. Nic więcej zrobić nie mógł.
Trenerzy również podejrzewam, że dołożyli wszelkich starań, a przede wszystkim dołożyli wszelkich starań zawodnicy, bo pamiętajmy, że zawodnicy nie jadą sobie tam na wycieczkę, zwłaszcza, że tam pogoda nie sprzyjała zwiedzaniu, nie sprzyjała bieganiu, bo tam wiatr porywami sięgał do 50 km na godzinę. Także oni mieli czas dopiero, oni mieli jeden czas, chyba jeden dzień na zwiedzanie przed i jeden po, więc uważam, że oczywiście nie mówię, że powinniśmy być zadowoleni z tego występu, no bo nie możemy się cieszyć tym, żeby poszło tak, a nie inaczej, ale uważam, że dziewczyny jeszcze pokażą, co mogą biegać. Jeśli chodzi o bieg juniorów, no to wspominałem, dalej przechodząc, bieg młodzieżowców. No tutaj miałbym troszkę większe, może nie pretensje, ale troszkę bardziej jestem rozczarowany, no bo jednak jeśli wysyłamy dwóch zawodników, jeden nie dobiega i nie wiadomo, czy jest kontuzjowany w trakcie biegu, czy przed biegiem, a drugi dobiega przedostatni, no to wtedy możemy mieć może nie pretensje, ale możemy być rozczarowani. Tutaj w biegu młodzieżowców, no wspominany przez nas i zresztą przez zawodnika, który brał czynny udział w Mistrzostwach Europy, Mikołaja Czeronka, Charles Hicks, który był tak dla niego, jak on to napisał, pewniaczkiem. No Charles Hicks pobiegł niesamowicie mocno, wykazał się bardzo dużą dozą dojrzałości w tym biegu. Deptał mu po piętach Irlandczyk. Co ciekawe, trzecie miejsce, brązowy medal dla reprezentanta Luksemburga. Ja lubię takie historie, lubię takie występy. Chłopak zapytany o to, jakim był jego wymarzone miejsce, to on mówił, że 21 brał w ciemno. To jest biegacz na 1500 metrów. On w pewnym momencie po prostu przypuścił atak i wypracował sobie taką przewagę, zanim poszedł Hicks, zanim poszedł ten Irlandczyk. I wypracował sobie taką przewagę, która mu pozwoliła na utrzymanie brązowego medalu, więc bardzo fajnie. No i przechodząc do młodzieżówek, bo tutaj Polki na 6. miejscu, taki promyczek nadziei, taki drużynowo. Bursztynek. Tak, drużynowo, taki bursztynek w kopcu piachu, który powstał po Mistrzostwach Europy Przełajowych. Bardzo dobry występ Beaty Topki, 17. miejsce, Aleksandra Pocińska, 29. i Julia Affelt, 38. Bardzo dobry bieg, również bardzo dojrzały bieg Nadii Batocletti, reprezentantki Włoch. Ona wygrywa to z dużą przewagą, z dużym spokojem. Oczywiście zmęczona, ale widać było, że kontrolowała bieg. Zresztą to jest 7. zawodniczka Igrzysk Olimpijskich, biegająca poniżej 15 minut 5000 metrów. Więc naprawdę cieszy to, że bieganie europejskie robi się mocne nie tylko w Europie, ale również poza nią. No i tutaj przechodzimy dalej do teatru, do filmu jednego aktora. Jakob Ingebrigtsen utwierdza i potwierdza w tym, że to jest człowiek z innej planety, bo on się bawi z chłopakami, bawi się z Kają, bawi się z Gressierem, bawi się z Kripą. Zresztą Ibregowiczem? Z Kają Ibregowiczem, prawy do lewego. Ale zostawia również w tyle takich zawodników jak Bouchard, zostawia takich zawodników jak Julian Wanders, który nie może się pozbierać po kontuzji, zostawia Jake'a Smitha. Tak naprawdę no, nie pozostawia żadnej wątpliwości, kto jest najlepszym biegaczem w tej chwili, jeśli nie na świecie, to na pewno w Europie, ale myślę, że na świecie w tej chwili też na pewno jest jednym z lepszych. Jakob biegnie sobie spokojnie, rusza ostatni kilometr, robi go w 2.45 i najśmieszniejsze jest to, że to jego 2.45 wygląda jak rozbieganie i on wygląda jakby kończył rozbieganie, więc to jest człowiek, który ma 21 lat, ma 18 medali z imprez międzynarodowych już teraz, w tym najcenniejszy złoty medal z Igrzysk Olimpijskich, medale. Brakuje mu medali Mistrzostw Świata Seniorów, co myślę, że jest kwestią czasu, bo w tym roku w Eugene to on po prostu zwinie tartan. Dla mnie to jest przyszłość biegów długich, przyszłość biegów średnich i długich. Człowiek z innej planety, trenowany przez ojca, bracia. Filip nie kończy biegu, natomiast
Jakob zdobywa również medal w drużynie. I myślę, że przyzwoity występ, mimo wszystko przyzwoity występ Artura Olejarza, 48, no, który wygrywa na przykład z takimi zawodnikami jak Julian Wanders. Julian Wanders, to właśnie to chciałem powiedzieć, że Artura Olejarza oceniamy moim zdaniem bardzo pozytywnie, bo wygrywa z Julianem Wandersem. On co prawda po pobiegu narzeka na problemy z wątrobą, ale no, meta jest meta. Rozliczony, odhaczony jest, więc jak najbardziej tak było do dumy. Ja jedną rzecz chciałem powiedzieć a propos Jakoba. Nie wiem, czy ty gdzieś, jak on w pewnym momencie biegu biegnie za Turkiem. Chował się, tak. I chowa się, zawiada, no więc miał głowę wyższy. Na co to komu było, powiedz mi. Tak, tak. Ja mam wrażenie, że on... to jest taki urywek z serialu The Office, jak tam jest bieg charytatywny i Andy Bernard się chowa za jednym takim grubszym bohaterem serialu, Kevinem. Nie zdziwiłbym się, jakby to było do tego nawiązanie, bo widać, że Jakob, no mówię, jeżeli ktoś wygrywa z takim luzem, z takimi zawodnikami i to naprawdę, jakby to Amerykanie powiedzieli, really packed race, czyli po prostu napakowany, naszpikowany, to były najmocniejszy bieg seniorów od wieloletniej historii biegów przełajowych na Mistrzostwach Europy, a on wygrywa go z taką łatwością, to dla mnie to jest po prostu oznaka tego, że będziemy żyć, że już żyjemy, a będziemy żyć w erze Jakoba Ingebrigtsena, fenomenu białego biegacza, który potrafi wygrać z reprezentantami Afryki i to regularnie. No to też fajnie się oglądało, że w pewnym momencie to był to bieg Jakoba po złoto, a tak naprawdę Turek, jak zobaczył, że Jakob odlatuje, zaczął się oglądać. Była to typowa walka już o srebro, a Gressier, który zamiast walczyć o srebro, też się oglądał i walczył o brąz, więc widać było, że to były dwie inne sztuki, czyli sztuka teatralna Jakoba, który biegł swój bieg, i chłopaków, którzy walczyli tak naprawdę o pozostałe medale. Całkiem zasadnie, no i skutecznie, no bo brąz dla Turka, srebro dla Turka, brąz dla Gressiera, który sięga jeszcze po złoto w drużynie, bo Francuzi tak naprawdę klasą samą dla siebie byli w drużynówce. Bardzo, bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś, bo przecież Francuzi wystawili 6 zawodników i cała szóstka wyszła w pierwszą dziesiątkę, co jest niesamowitym wynikiem i to mówi tylko o tym, jak Francuzi będą mocni na przykład na Mistrzostwach Europy w półmaratonie, bo wiem, że część z nich będzie na pewno biegała półmaraton. Także to jest jednak lampeczka dla naszych reprezentantów, którzy szykują się na medal w półmaratonie na Monachium, że tak łatwo to wcale nie będzie. Że tam są Hiszpanie, tam są Włosi, tam są Francuzi, tam są Brytyjczycy i Polacy będą musieli naprawdę, naprawdę dużo z siebie dać, żeby powalczyć o ten medal. No i na koniec Alicja Konieczek, która odważnie ruszyła na początku, skończyła 42. Wygrywa Caroline Bjerkeli-Grovdal, czyli znowu złoty medal dla Norwegii, czyli znowu Skandynawia górą, ale klasyfikację medalową wygrywa nie Skandynawia, a Wielka Brytania, bo Wielka Brytania również wygrywa sztafetę mieszaną, w której bardzo dobrze prezentuje się Aleksandra Bell. która startowała w Poznań Athletics jakiś czas temu. Zgadza się, bardzo widowiskowe, uważam, bardzo widowiskowa sztafeta, bardzo fajnie rozegrana, duże różnice między zawodnikami na poszczególnych zmianach, te zmiany się zbliżały do siebie, oddalały i tak dalej, ale myślę, że na plus zdecydowanie. Taki przerywnik, szybsze bieganie, bo oni biegali po 1500 metrów. Więc no, uważam, że... Tutaj podejrzewam, że gdyby ten medal miał duże znaczenie, to polska reprezentacja mogłaby wystawić całkiem pokaźną ekipę, no bo warto wspomnieć, że to jest mieszana sztafeta, czyli dwie kobiety, dwóch panów po 1500 metrów. No akurat w tym temacie biegów średnich w seniorach to mielibyśmy z czym wybierać, więc tutaj mogło być ciekawie, gdyby Polacy przyjechali w mocnym składzie. Tak nie było, wygrywają Brytyjczycy właśnie z Aleksandrą Bell. Tak, a jeszcze zostając w temacie przełajów, ale już wychodząc z Europy i przechodząc do moich ulubionych Stanów, nie mogę nie wspomnieć o tym, co się wydarzyło w Garmin Running Lane Cross Country Championship w Huntsville. Tam faworyzowana ekipa Newberry Park, czyli jakby licealna ekipa, licealna drużyna, trafia coś, co
powinno we wszystkich budzić zachwyt, bo biegnie 6 chłopaków, z czego ich średni wynik to jest 14-14, a dotychczasowy rekord Datana Ritzenhaina wynosił 14-10, to jest 5 kilometrów. Przez 20 lat utrzymywał się ten rekord, a w poprzedni weekend Colin Salmon 14-03, Leo Young i Lex Young równo po 14-05, to są bracia Nico Younga, który już teraz biega w NAU, czyli Northern Arizona University, czyli widać, że to rodzinne, ale co ciekawe, Aaron Salmon, czyli brat Colina, 14-14 i piąty zawodnik 14-42, to łącznie daje średnią 14-14, a poprzedni wynik 14-10 to był high school record, więc oni po prostu rozwijają to w pył kosmiczny, tego nie ma, Datan Ritzenhain zostaje wymazany, a chłopaki, na pewno Damian wrzuci bieg z finiszu, bo to się oglądało fenomenalnie. I ja specjalnie wstałem na to, bo wiedziałem, że tam będą się działy rzeczy, które... O której, proszę, o której to było być? Nie, że wstałeś o 13, tak? Bo wiedziałem, że tam będą się działy rzeczy naprawdę historyczne i tak nie obszedłem się smakiem. Naprawdę warto było to obejrzeć. Niestety jesteśmy sprowadzani na ziemię, że chłopaki 17 lat biegają w przełaju 14.04. Po pierwsze, moje pytanie brzmi, to był bieg rodzinny, tak? Skoro tam mówisz tylko o dwóch braciach, tak? O dwóch parach. Nie, braci. Nie. To były Mistrzostwa Stanów, tak zwana licealiada, jakby to przenieść na nasze podwórko. Więc nie, ale Newberry Park, sztafeta, drużyna Newberry Park składała się z dwa razy po dwóch braci plus jednego jeszcze chłopaka na nazwisku Appleford, czyli połączenie samochodu i jabłka, więc co tu dużo mówić. Można wiele rzeczy jeszcze powiedzieć, bo tak naprawdę chłopaki mają pewnie po 17 lat, czyli były to zawody naszych szkół średnich. Ja patrzę na organizatorów i sponsorów tych biegów, to jest tak Garmin, miał być jeszcze bieg sygnowany marką Nike i teraz sobie tak myślę, fajnie by było w Polsce, gdyby były takie biegi dla średniaków, dla osób. A mówisz o Nike Cross Country Championships, to ja ci powiem lepiej, że tam jak osoby, znaczy te teamy, które zostaną zaproszone, które się zakwalifikują na Nike Cross Country Championships, one wchodzą do specjalnej szatni, tam są dla nich przygotowane stroje, obuwie do truchtania, kolce, specjalne startówki z nazwą na przykład Newberry Park. Każda ekipa ma inny kolor, każda ma przygotowany plecak, czapkę, kurtkę, czyli oni są ubrani od stóp do głów. Tam ten cały klimat, tam są spotkania z takimi osobami jak Galen Rapp, Matthew Centrowitz i tak dalej, więc to jest po prostu, to jest dla dzieciaków, bo to są dzieciaki, to jest niesamowite przeżycie i widać, że to w nich jeszcze bardziej rozbudza tego bakcyla, że oni chcą jeszcze bardziej trenować. Myślę, że u nas tego najbardziej brakuje. Nie brakuje biegów amatorskich, nie brakuje biegów amatorskich przełajowych, nie brakuje biegów amatorskich ultra i górskich, brakuje fajnie zrobionych, dobrze zrobionych zawodów, dobrze zorganizowanych, dobrze finansowanych zawodów dla dzieciaków, a nie zawodów, których przyjeżdżają dzieciaki przez 70-80 kilometrów na zawody lekkoatletyczne i dostają mały medalik, tylko po prostu uważam, że też ta jakby z drugiej strony tam jest też masa, tam też jest, tam tych szkół, tych drużyn jest dużo więcej niż w Polsce i to skali nie można porównywać, ale uważam, że tak jak kiedyś było coś takiego jak Samsung Athletic Cup, to miałoby rację bytu. Nie.
Miał straszną historię, z tego ci się opowiem. Miałoby rację bytu, bo uważam, że lekka atletyka. Musimy przypomnieć dzieciakom to, i to, co na każdym kroku jest pokazywane w Stanach, że lekka atletyka jest fajna i lekka atletyka da się lubić i lekka atletykę można trenować fajnie, bo uważam, że tego u nas brakuje, żeby wszczepić w dzieciaki tą taką radość z tego biegania i to pokazywanie, że można się fajnie ubrać na trening, że ten trening nie musi być nudny, że jest ważna grupa, że są fajne obozy. I to robią w Stanach i to daje efekty takie, że jest Cooper Tier i jest cała ekipa New Generation Athletics, o których zaraz będzie głośno. Kropka. Tyle. Kropka. Ja tylko jeszcze powiem, żeby zbić morale w Polsce. Mówiłeś o wynikach poniżej 14-10. Ja tylko powiem pro forma, że w tym roku na listach na ulicy prowadzi Patryk Kozłowski 14-15, na stadionie prowadzi Olek Wiązek 14.05 z Golęcina. Faktem jest, że to jest przełaj. Myślę, że dobrze wyliczona piątka, bo tak to by tego nie liczyli. Tak. No zwłaszcza, że sygnowane logiem Garmina, no to podejrzewam, że Garmin nie pozwoliłby sobie na to, żeby źle obliczyć trasę. I mówimy o tych najlepszych, ale prawda jest taka, że jak patrzyłem wyniki, to 73 osoby łamią 15 minut. 73 osoby łamią 15 minut, mając nie więcej jak 17 lat. Zgadza się. Ja nie mam nic do dodania w tym temacie. Dziękuję. Trzeba się potrenować po prostu. Tym pozytywnym lub niepozytywnym akcentem kończymy odcinek lekkoatletyczny. Bardzo się cieszymy, że byliście z nami. Dajcie znać, czy macie jakąś wybrankę serca dla Kacpra. Na kogo padnie wybór? Kandydatka numer 1, kandydatka numer 2, czy kandydatka numer 3? 1, 2, 3. Nie. 1, 2, 3. Trójkę wybierz, panie. No dobra. Trójka, proszę. To może ja dzisiaj zakończę. Bo jeśli dobrze, ktoś słuchał uważnie, Szymka, to było o masie w Stanach. Jak widać po Szymku, Szymek robi masę w Polsce. Idą święta. Moi drodzy, róbmy masę, bo masa biega. Niech to będzie pozytywny akcent. Brzuszek, hashtag brzuszek. Widzimy się w niedzielę na ulicy. Buziaczki. Yo.